kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Egzorta na niedzielę drugą Adwentu. Jak się umacniać w wierze? Adwent jest to czas przeznaczony na to, żeby się przygotować na godne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Kto duszę swą z grzechów oczyści, kto utraconą łaskę Bożą na powrót odzyska, ten może powiedzieć, że Pan Jezus narodził się w jego duszy przez swoją łaskę. Na takie narodzenie Boże mamy się w Adwencie przygotować. Adwent przypada w najsmutniejszej porze roku. Dni najkrótsze, do tego ciemne i chłodne. Cała przyroda uśpiona. To obraz stanu moralnego ludzkości przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Ciemno, chłodno, ponuro było na świecie. Ciemno, bo nie było światła prawdziwej wiary. Chłodno, bo nie było prawdziwej miłości Boga i bliźnich. Ponuro, bo nie było nadziei w lepsze, wieczne życie po śmierci. Tak samo dzieje się i dziś w duszy człowieka złego. Ciemno tam, chłodno i ponuro. Ciemno bez wiary. O niej właśnie będzie dziś mowa. Jak można i jak należy wiarę w sobie wzmacniać? Wiarę można porównać z mową. Maleńkie dziecko nie umie mówić, ale tylko posiada zdolność do nauczenia się mowy. Gdyby tej zdolności nie miało, nigdy by się nie nauczyło mówić, jak to widać u zwierząt. Dziecię ochrzczone otrzymuje na chrzcie świętym wiarę, ale to dopiero nasionko i zaród wiary. Żeby mieć wiarę zupełną, trzeba się latami o to starać. Trzeba nad tym pracować. W jaki sposób dziecko uczy się mówić? Oto naprzód przez słuchanie, jak inni mówią. Bez słuchu nie ma i mowy, jak to widać zazwyczaj u głuchoniemych. Podobnie wiara nabywa się przez słuchanie Słowa Bożego. Wiara ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, pisze święty Paweł. Słowo Boże jest to nauka Jezusa Chrystusa, którą głoszą kapłani, biskupi, Ojciec Święty. Trzeba tedy słuchać kazań i egzort, jeżeli się chce mieć silną wiarę. Jak się jeszcze dziecko uczy mówić? Przez rozmowę z drugimi. Jest to najlepsza i najprędsza nauka każdego języka. Podobnie, żeby wiarę w sobie wzmocnić, trzeba się w niej ćwiczyć przez rozmowy religijne, przez częste odmawianie wyznania wiary, przez częste akty wiary. Takim wyznaniem wiary jest głównie skład apostolski i dlatego należy go odmawiać przy pacierzu rano i wieczór. Święty Wincenty a Paulo, doznając pokus przeciw wierze, spisał sobie na karcie wyznanie wiary i na sercu położył. A ile razy przyszła podobna pokusa, kładł rękę na sercu na owej karcie i tak oddalał pokusę. Żeby się nauczyć dobrze mówić, trzeba nadto osobno kształcić się w mowie, uczyć się tej mowy, i to nawet rodzinnej, ojczystej. Dlatego w szkołach przez wszystkie klasy uczycie się języka polskiego, chociaż jesteście Polakami. Podobnie, chcąc wiarę w sobie ugruntować i wzmocnić, trzeba się jej osobno uczyć. I do tego służy nauka religii.
jest ona niezmiernie ważna i potrzebna. Nie trzeba jej nigdy lekceważyć. Nie trzeba mówić, a ja katolik, to religii uczyć się nie potrzebuję. Przeciwnie, dlatego, żeś katolik, ucz się katolickiej wiary, żebyś ją lepiej poznał i bardziej ukochał. Zdarza się, że uczeń na religii pytany, skończywszy odpowiedź, chowa podręcznik do religii i wydobywa inną książkę. Jaki on głupi, jaki dziecinny. Non schole, sed vitae discimus. Uczymy się dla życia, nie dla szkoły. Żeby się w mowie wydoskonalić, trzeba dużo czytać. W każdym gimnazjum jest biblioteka dla uczniów, z której można wypożyczyć książki do czytania. Dobra to rzecz. Przez to nabywa się większej biegłości w mowie i w piśmie. Podobnie, chcąc wiarę w sobie wzmocnić i pogłębić, trzeba czytać książki religijne, żywoty świętych, misje, dzieła apologetyczne i tym podobne. Niejeden człowiek nawrócił się i stał się świętym przez czytanie pobożnej książki. Na przykład święty Augustyn, przez czytanie Pisma Świętego. Tolle lege. Święty Ignacy Loyola przez czytanie żywotów świętych w czasie choroby. Trzeba więc czytać takie książki. Wreszcie, żeby nie zapomnieć mowy, nawet ojczystej, żeby jej sobie nie zepsuć, trzeba żyć wśród ludzi swoich, wśród rodaków. Kto wyjedzie do cudzego kraju, między cudzoziemców, szczególnie za młodu, ten łatwo sobie przyswoi cudzą mowę, a zapomni ojczystego języka. Podobnie też, chcąc wiarę w sobie zachować, trzeba unikać ludzi innej wiary, albo ludzi bez wiary, bo i tacy się trafiają. Trzeba się chronić od złych kolegów, złych przyjaciół. To są sposoby proste i łatwe, a pewne do wyrobienia w sobie cnoty wiary. Więc używajcie ich, aby ten skarb nieoceniony utrzymać i zachować przez całe życie jako drogowskaz do nieba.